Słuchajcie, dochodzimy do tej budowli. Potężny taki tunel. Ciekawe, czy będzie można do niego wbić. No i dzień dobry, moi drodzy. W kolejnym dniu wstaliśmy. Jest koło 9, czy po 9. W sumie nie wiem, szczęśliwi czasu nie liczą. U mnie wjeżdża śniadanko, twarożek, chlebek, szyneczka i papryka. Także jeszcze na bogato. A potem lecimy dalej. Dzisiaj na start wjeżdża, słuchajcie, stara opuszczona fabryka i wielkie konstrukcje. No i tak, śniadanko zjedzone, ryło ogolone. Ruszamy dalej. Chyba idziemy jeszcze na plażę chwilę posiedzieć, ale wiecznie się zrobiło, słuchajcie. Co prawda według pogody ma nie padać, no ale troszkę wieje, chłodno, ale przyjemnie. No i palimy maszynę. Pięknie. I ruszamy, słuchajcie, na fabrykę. No i moi drodzy, jesteśmy na miejscu, 600 metrów i jest ta fabryka, że kierujemy się i zobaczymy, co nas spotka na miejscu. Gdzie dochodzimy do tej budowli, potężny taki tunel, ciekawe, czy będzie można do niego wbić. No i sam budynek też robi wrażenie, nie wiem, jak to oddaje kamerka i wasze telewizory, komputery, telefony, no ale jest to naprawdę jebitnie wielkie. Wszędzie tylko pełno puszek po sprejach. No i jak mówiliście, słyszeć u Janka na odcinku. Faktycznie będziemy mogli tutaj zobaczyć plejadę graffiti. Także całkiem ciekawe miejsce. Zobaczymy, jak dalej. Ruszamy na pierwszy budynek i będziemy się cofać w tą stronę. No i zaczynamy zwiedzanie. Jakiś punkt sterowni chyba. Pozostałości. Ja w Polsce by to się nie uchowało. Idę, patrzę, tu drzwi zamknięte, już mi się smutno zrobiło. Ale tu są obok otwarte. Chodzimy do środka, zobaczymy, co tu mamy. Poprzednie okulary wziąłem. A w środku mamy takie suwnice. Potężne. Chodzę z łomu. Janek poleciał tam do góry, jak możecie zobaczyć. Ja czekam, aż on wróci. Poczeka z Borysem i wtedy ja polecę, albowiem brakuje szczebli. No i nie chcę ryzykować z psem, żeby nie spadł. A zanim Janek wróci, leci Biedronka. No i lecimy do góry. No ja, moi drodzy, obsrałem zbroję niestety. Buty były śliskie, szyny też były złe. No nie, no nie mogę wejść, słuchajcie. Ślizgam się na tym, tam mi podstawił drabinkę, ale znowu taka rura odstaje, którą dostaję w łeb. No trudno, u mnie nie było widoków, na widoki z góry zapraszam do Janka na kanał Żyj z Pasji. A tutaj mamy taki główny budynek i są schody, więc może uda się jakoś po ludzku dostać do góry. Ale muszę przyznać, że Jankowi przybyło odwagi od hotelu we Włoszech. Janek wrócił, to czas na nas. Na początek pokonujemy takie strome schody. Hops, 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 trzeba uważać. To wszystko jest, no, w sędziwym wieku.
A po dostaniu się na górę mamy taki oto widoczek. Wlejam dzisiaj jakiś, nie wiem czemu, ale lęk wysokości. No ale tutaj to już kulturka. Drabinka. Wchodzimy do góry. Z dołu było widać, w jakim stanie te deski są, więc tak wejdziemy raczej mega, mega ostrożnie. Janek mówi, że można wejść na samą górę, ale w pierwszej kolejności może spróbujemy zrobić ten tunel, co? Co o tym myślicie? Chociaż tamte deski to już w ogóle wyglądają dramatycznie. Jezus Maria. Wiecie, dawno się już tak nie stresowałem. No i kolejne piętro, widoczek. O, taki. A my co? Zobaczymy, co tutaj jest. Jakaś magazynownia żwiru. No i idziemy wyżej. Zobaczmy, cóż będzie jeszcze wyżej. Ale mówię wam, dzisiaj jest taki jakiś dziwny dla mnie dzień. Niepotrzebnie go namawia. No i jest widoczek, słuchajcie. Bajeczka. Bajeczka. Równo z drzewami. No i kończymy wędrówkę. Ja chyba z wiekiem nabywam lęku wysokości. Na koniec żegna nas robot sprayowy. I ruszamy do auta i jedziemy dalej szukać jakiejś miejscówki na wildlife. No i moi drodzy, dojechaliśmy do kolejnej miejscówki i wygląda to w ten sposób. Ładna plaża. Oczywiście cały ten dorobek, czyli przebieralnie, toalety również jest. I co ciekawe, co było widać na poprzedniej miejscówce. Możecie tam zobaczyć, tam jest drabina, bosak, to cały zestaw ratowniczy, moi drodzy. A tu ktoś zostawił chyba smycz dla psa. Tak. Borys to przegryzie? No bank. Nie, no nie będę zabierał. Jeszcze taki dławikowe gówno. A po kąpieli czas ruszać na zakupy jakieś, wiecie, bo ja już mam dosyć tego chleba tostowego. Także jedziemy do sklepu i coś może się kupić dobrego. No i dobra, moi drodzy, Janek stanął tam wcześniej na parkingu. Ja sobie przejechałem za sklep, bo tam było dosyć ciasno. No a teraz podążamy, słuchajcie, na zakupy. Zobaczyć, co ciekawego w tym sklepie można dostać i czy faktycznie jest tak drogo, jak straszą. Kompletnie nie wiem, jaki jest przelicznik cenowy, ale zobaczcie sobie, tutaj macie mniej więcej pokazane, co i jak. Ziemniaki 21,95 za kilogram. Cebula 15,95 za kilogram. Tam winogrono 36,95 za kilogram. Krzyczy jak ten pan, co mówi w reklamie dla Biedronki. Banany, proszę bardzo, 24 za kilogram.
I tak to, wiecie, mniej więcej wygląda. No i jesteśmy na kolejnej miejscówce. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. A z ciekawostek, to tu mamy kupionego kurczaka z Różna. No i kurczaczek wjeżdża z takim, powiedzmy, no oto pięknym widokiem na przecinę. I tam w oddali jezioro. Elegancko. A za chwileczkę idę montować odcinek, a właściwie wrzucać zaległy. A tu dodatkowo Janek ogarnął jakąś kolę szwedzką. Spróbujemy. Pierwszy łyk. Nawet dobre. W smaku przypomina mi, nie wiem czy pamiętacie, takie były lody pałeczki. O smaku coli. I taki rozpuszczona pałeczka w sumie, tylko gazowana, ale smaczne. My na dzisiaj idziemy spać i do zobaczenia rano. No i mamy kolejny dzień. Dzień dobry. My wstaliśmy z Borysem, za chwileczkę śniadanko, ale jeszcze w międzyczasie mówiłem się z kumplem, że pogramy sobie w grę na kompie. Kurde, pomyliłem komory i wrzuciłem chleb do zamrażarki. Ale nie ściągnął całkowicie, także zjemy sobie śniadanko. Będzie kanapka z wędlinami, schab z Beskidzkiej. Dowie, czas na Lola i pozdrawiam Michalaka. No i tak, moi drodzy, po ogarnięciu się trzeba zbierać dupkę i ruszamy dalej na północ, słuchajcie. Borys pobiegł do Janka. Się ucieszył na jego widok w ogóle. No to w drogę. A w międzyczasie postój na tankowanie. Wyszło 800 koron, słuchajcie. 800 koron. Romani szybde na hasaj wiertar, bajte szaj si ciope palpale, si differentny dromaso si te na kelpe. Politika, che decidi, żudy pe andesa ko euro. No i kolejny postój na zakupy w Biltema. I muszę wam powiedzieć, że asortyment, jeśli chodzi o kempingi, biwaki i tego typu rzeczy, no to tu jest naprawdę całkiem potężny. Przejdę, rzucę okiem, może coś ciekawego i taniego w oczy wpadnie, a co się przyda w te czwóreczce. No i udało się, słuchajcie, kupić płyn do toalet i rozdzielacz na zatoniczki. Janek poleciał poszukać swoje nowe taktyczne obuwie typu Crocs, a ja w międzyczasie piję od niego Trocadero. Bardzo smaczne. No i moi drodzy, przerwa w środku lasu. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Fajne skaliste podłoże. Janek się wdrapał na ambonę. To bardzo fajna okolica. Cisza, spokój, brak ludzi. Pięknie. Fajnie. Fajna wycinka, fajny zrąb. Fajna ambona, fajne skały, ale ja jestem głodny, więc idę podgrzewać bigos, moi drodzy. No i w takich pięknych okolicznościach podgrzewamy bigos. No ale pogoda jest naprawdę piękna. Mi powiedział, że ciut za ciepło. A po bigosiku czas na spacerek. A na trasie spacerowej trafiliśmy taką oto ścieżkę, moi drodzy. Bardzo fajnie zrobiona. Można sobie przez jakieś te mokradła przejść.
wstążki, jak w tym lesie w Japonii. Ale piękny prawda klimat. Cudowny. No i patrzcie, kolejny piękny grzybek. Ja tu już gadałem z Jankiem. Będziemy robić niebawem, znaczy niekoniecznie dzisiaj, raczej nie dzisiaj, zawody, słuchajcie, w poszukiwaniu grzybów. Zobaczymy, ile uda się na przykład przez 3 godzinki znaleźć grzybów. A po spacerku czas popływać na plaży. I dojechaliśmy na miejsce, ale to już będzie w kolejnym odcinku. Ja dziękuję Wam za obecność i do zobaczenia jutro. Myślę jutro albo pojutrze. Coś takiego.